Widzowie, popatrzcie na to. Mamy tutaj przykład, jak nie używać nowej emotki plucia. Serio, to jest totalnie przesada. Spójrzcie na to, jak gość próbował w Stumble Guys jeden drugiego opluć. Wszystko wskazywało na to, że będzie git. Tutaj już ta ślina leciała, co nie? I nagle patrzcie to. Pow! On się odepchnął od klocka. Dlatego wy nigdy nie róbcie tego błędu. Dzisiaj zarówno ja, jak i wy przeanalizujemy największe błędy graczy, zarówno dobrych, jak i słabych w Stumble Guys, żeby nauczyć się, jak samemu być lepszym graczem. Dlatego warto obejrzeć to do końca, jeżeli naprawdę chcesz być totalną Sigmą. Popatrz, co ci ludzie robią na Blockdashu. To jest nieprawdopodobne, jak on po prostu wyjaśnia jeden, drugiego, trzeci, piątego. Ja nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Oni się każdy z każdym klepie i spójrzcie na to. Serio, widać, że oni wszyscy ogarniają i w pewnym momencie, kiedy już ten gość myśli, że jest git, ten wskakuje temu na głowę, ten będzie save'ował, ten biały nie wiadomo, co będzie robił, to nagle dotyka kolców. I zamiast zasejwować, to po prostu odpada, więc wy nigdy nie dotykajcie kolców w takiej sytuacji. Pał, to szybki strzał, lecimy dalej, ale teraz ty także super szybciutko wpisuj kody, a nie asybrybuba, tylko abra, dokładnie tak, wchodzisz na koniec sklepów Stumble Guys i teraz wspierasz abra. Polski kod musi zyskiwać na sile, więc powiedz o tym znajomym, żeby on także wpisywał kod abra w Stumble Guys, a ja bardzo za to dziękuję. Mówię, dzisiaj będziemy oglądać te błędy i mam nadzieję, że dzięki temu nauczymy się po prostu, jak nie robić tych błędów, bo różnie może być. Lecimy tutaj na lawaraż, prawda? No i kolejny raz to samo. Niby każdy wie, że jeden stumbler od drugiego może się odbijać, ale w tym wypadku, popatrzcie, odbił się jeden od drugiego i obaj na tym stracili, widzicie? Ten wiadomo, że już odpadnie, natomiast ten też nie doskoczył, słuchajcie, nie ma takiej opcji. Nie blokuj się ze swoim znajomym. Tu z kolei, słuchajcie, mamy... No właśnie, co my mamy? Co to jest za błąd? Co to jest za błąd gry? Ej, w ogóle teraz fajnie można sobie popatrzeć na to miasto. Patrzcie, można sobie przeanalizować, bo to jest przecież Blockdash. Tylko że taki jakby trochę dziwnie oddalony Blockdash. To wygląda, słuchajcie, jak jakiś, nie wiem, pałac kultury trochę, co nie? Tak trochę. To wygląda jak Intercontinental w Warszawie. No niech będzie. Ej, strasznie grube, że w ogóle on jest tak daleko od tej mapy. Znaczy, jest na mapie, ale że tak daleko od tej platformy on jest. Ja nie wiem w ogóle, co on robi. Ja nie wiem, gdzie w ogóle jest ten człowiek. Ja nie wiem w ogóle, jak on zrobił to. Ale wygląda to co najmniej porąbanie i chciałbym taki błąd gry przeżyć. Tutaj mamy, słuchajcie, Polaka. Popatrzcie, mamy Polaka, kamień topała. Okej, świetny nick, naprawdę świetny nick. I mamy, słuchajcie, kolejny w ogóle błąd gry. Popatrzcie, oni nas uczą, jak przelecieć pod platformą. Wchodzisz sobie w taki ruch, bo to w ogóle jest gierka, no taka niestandardowa, wiecie, na trybie kreatywnym, to widać, co nie? Zaraz będzie to widać. I on po prostu, no, totalnie puszuje w tą barierkę. Na samym starcie, o, widać, że to jest tryb kreatywny, co nie? I patrzcie to. Jeden popycha drugiego i nagle jeden z nich ląduje pod platformą. Ciekawe, fajne do przetestowania. Myślę, że to jest bardzo dobry motyw do przetestowania, powiem szczerze, no nie? O, wow! O, wow! Patrzcie, co on zrobił, patrzcie, co on zrobił, patrzcie, co on zrobił! Dobra, to jest za grube na tym legendary Blockdashu. Ten zrobił takiego super puncha, co nie? Samemu wypadając poza mapę, prawda? I patrz. Niesamowite. On wypadł poza mapę, a i tak to wygra. O, wow. Szacunek. No to widzowie, taktyczny łyczek oczywiście z kubeczka z Abra Team. Wpadaj teraz na www.abra.ety, czy po koszuleczkę, czy po bluzę, czy nawet po czapkę z daszkiem, idealną na wiosnę czy lato. Do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem, a bery za darmo. Pierwszy link w opisie www.abra.ety. Szacunek, tu mamy Karzy albo, no właśnie, jego podróbkę, ale on jest naprawdę strasznie dobry. I popatrzcie, jaki tu jest błąd. Tu jest naprawdę gruba, ciekawa sprawa. Na Lavaland pewnie każdy z was już to choć raz przeżył, czyli tak, masz pojedynek, jesteś sam na sam, wiadomo, i w pewnym momencie chcecie po prostu przeskoczyć z jednej platformy na drugą, ale gość przeskoczył po twojej głowie. I co ty możesz zrobić? Nic. Kompletnie nie da się z tego uratować. Gość też tam w ogóle potem spadł, co nie? No, ale jednak jego przeciwnik wygrał. Jego przeciwnik tutaj wygrał. Tutaj z kolei ta sama sytuacja, która mnie dotyka mega często. Ja jak grałem na turniejach na przykład, w ogóle swoją drogą. Chcecie, żebym jakiś turniej jeszcze nagrał? To oczywiście chętnie nagram turniej. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to, że często miałem sytuację, w której ktoś mnie właśnie tak chamsko emotkuje. To nie musi być emotka buta, ale że po prostu ty masz kręciołka w głowie i niestety, ale nadlatują na ciebie te kolce i ty nie do końca wiesz, co zrobić.
oczywiście przez to ja często odpadałem. Teraz już wiem, że w takich sytuacjach jak lecisz, to oczywiście spamujesz emotkę tańca. No tutaj on to ma pod M3, prawda? I wtedy ten jakby taniec się tak downgrade'uje w dół, że ty byś gdzieś tu wylądował, gdzieś tu, może tu, ale nie wpadłbyś w laser. No ja znam ten błąd, przechodziłem go trylion razy. Więc wy po prostu nie powielajcie tego błędu. Okej. Tutaj to jest bardziej błąd gry, już nawet niekoniecznie typa, on nie zrobił nic wielkiego. Śmieszne. Tu z kolei co może być? Okej, no wiadomo, legendary block dash klepie jeden drugiego. I co, ten bokser coś mu... O wow, o wow. Ej, dobra, straszny niefarcik dla tego boksera, co? Bo ten gość, ten powinien, no, wylądować albo tu w laserkach, albo gdzieś tu na dole, że na przykład nawet jeżeli nie wyląduje w laserach, to nie będzie miał czasu, żeby zasejwować. Ale patrzcie, co się stało. Ten sobie wskakuje na górę, jak totalny szef, on się w ogóle kompletnie niczym już nie przejmuje, a ten bokser przez to odpadł. O wow, no to nie powielajcie tego błędu, co zrobił ten bokser. Tu z kolei mamy... O wow! No dobra, to nie nazywałbym, słuchajcie, błędem tego kolesia, a raczej strasznym skillem tego Oscara, bo on po prostu chodził po jego głowie, przez co jego przeciwnik nie mógł wstać i się spalił w laserze. Patrzcie teraz na to. Ten gość tutaj już jest na brzuchu, prawda? Ten jest na brzuchu. Ten teraz wskakuje na niego. Widać, że jeden stoi na drugim. I ten nie może wstać. Ten czarny nie może, słuchajcie, tutaj wstać, jakby co, nie? O, wow, ciekawe, słuchajcie, bardzo ciekawe. Ten Oscar bardzo dobrze to zrobił, no. Niesamowity skill. Z kolei tutaj znowu mamy Oscara, który coś znowu odwala. Dobra, co on tutaj może... Aha, nie, dobra, widzowie, no to z jednej strony na Laser Tracer odwalił coś przekozackiego, a teraz, słuchajcie, robi coś takiego, no, nie powielajcie jego błędu, widzowie, popatrzcie, on tutaj próbował chyba zrobić to, co ja kiedyś, że po prostu tak się przekoziołkowywujesz i lecisz mega do góry, wiadomo, ja też na tym sfailowałem milion razy, natomiast on się nie zdążył uratować, ale szkoda, szkoda, ale, tak jak mówiłem, to jest filmik raczej z błędami. Więc dobrze, że my tutaj je widzimy. Tu ta sama sytuacja, słuchajcie. Gość naprawdę poleciał mega daleko i zamiast wylądować tutaj i mieć w miarę safe opcję, to stwierdził, że leci dalej. No i się odbił. Po prostu się, słuchajcie, chłop odbił. Niezłe. Znowu mamy, słuchajcie, Oscara. I co ten Oscar nam dzisiaj zaprezentuje po raz kolejny? O, wow! Poczekaj, to było przesatysfakcjonujące. Super punch, taki pał, 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 to szybki strzał, no nie? I gość, ten Pollo, bo Pollo to jest kurczak po hiszpańsku, no nie? Słuchajcie, ja patrzę, tutaj widać jego kroki. Patrzę, pod jakim kątem on się zatrzymał. Szok. Szok. Oscar leci znowu. Oscar, słuchajcie, się tutaj nie poddaje, ale naprawdę niesamowite to jest. Niesamowite. O kurde, o kurde. No dobra, znowu mamy wielki błąd. Czyli tak, Oscar, który wlatuje, rozwala typa, zasejwował, bo tutaj prawie spadł, no nie? Ale już zasejwował, już było naprawdę świetnie. No i nie wiem, czy on się przestraszył kogoś, czy o co chodzi, bo tutaj to jest ich team, ale no po prostu wyskoczył w bok, no wiadomo, jest taki trochę stresik, nie wiesz, co się dzieje, mi się też to często zdarzało, no ale po prostu nie róbmy tego, no nie? Trzeba, słuchajcie, uważać. I tutaj, słuchajcie, co poszło nie tak? On tutaj nieźle zasejwował, naprawdę nieźle zasejwował. Tu z kolei mamy, słuchajcie, Lava Land. O wow, to tutaj nawet bym, słuchajcie, nie do końca nazwał to błędem. On po prostu, ten sup, nie za bardzo mógł wiedzieć, że ten koleś tu stanie. Patrzcie, już było za późno, on już podjął decyzję, tak? On nie wiedział, że tutaj podejdzie ten gość. No błąd jak błąd, no żeby nie było, to jest błąd, wiadomo, że tak, ale... Ale ciężki do uniknięcia, prawda? Naprawdę. Dobra, zobaczmy, co tutaj się, słuchajcie, sta... O wow. O wow, ale to raczej jest bardziej błąd tego gościa, tego biscuit, że on się nie ruszył. Gdyby się ruszył, to raczej nie byłoby tej sytuacji, co nie? Tak mi się wydaje. Warto od razu się ruszać, warto gdzieś od razu polecieć czy coś. Tutaj znowu mamy laserki, więc na laserka... Oj, to było z jednej strony super tłuste, patrzcie. Jeden chodzi znowu po głowie drugiego, przez co ten gość w czerwonej koszulce nie mógł podskoczyć. Już było za późno, on się spalił. Ale z drugiej strony, popatrzcie, to nie jest koniec gry. To nie jest tak, że ten wygrał. Bo niestety, nawet jak ten się spalił, to ten też wpadł laserki, a dwóch innych typów zostało. Więc czy można nazwać to błędem? No nie, on po prostu nie mógł tego oszacować, widzowie. No nie było szansy, aby to jakby było oszacowane. No on nie mógł tego przewidzieć. Okej, lecimy tutaj z legendary block dashem i zobaczmy, słuchajcie, co tutaj na tym legendary block dashu się stanie. Okej, na razie, słuchajcie, jeszcze nic. Na razie jeszcze nic, okej, tutaj jest takie kamikadze trochę. Okej, ty, co? Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Jeden go wziął, oczywiście, wiadomo. Jeden przepycha drugiego w laserki, ale patrzcie, co się stało. Co jest z tym kolesiem? On lewituje. Ej, strasznie dziwne, co? Były trudne i wielkie błędy, więc też muszą być te bardziej basicowe. Na pewno doskonale to pamiętacie, jak na Paint Splashu, w ogóle dawno nie grałem na Paint Splashu,
takie rzeczy się cały czas robiło, no nie? Serio, każdy, kto jest nowym graczem w Stumble Guys, na pewno to przeżywał, że tu się nie dało tego wyczuć, tu trzeba było jakby myśleć do przodu. Oczywiście, potem to się już latało barierkami, co nie? I tak dalej, ale jak ktoś jest początkującym graczem, to rozumiem, że to jest trudne, więc żeby tak tylko trochę wyjaśnić, to albo próbujcie lecieć barierką, bo to jest mega proste, albo nie stawajcie tam, gdzie już jest platforma, a przewidujcie, że za sekundę pojawi się na przykład z lewej strony i tam skaczcie w ciemno. Bo to jest jedyna droga, inaczej się tego nie przejdzie, no nie? Typu, nie idziesz tu na gotowca, no dobra, tutaj jakbyś dobrze podskoczył, może byś się wyrobił, ale wiecie, o co chodzi, no nie? Tam, gdzie po prostu dopiero będzie rosła ta platforma, tam skaczesz i tyle, i jakby to się da zrobić, co nie? Pamiętam, jak musiałem Julce po prostu to tłumaczyć. Tu z kolei, no kurde, grubo, tu się grubo dzieje, ale tutaj gość to na własne życzenie, słuchajcie, sfailował, za bardzo przygwiazdożył, i tak szacunek, ale trochę przygwiazdożył, więc dlatego, że tak powiem, chyba odpadł, co nie? Tutaj dripy, on ma drip, bratku, wiadomo, co nie? I co... Co? Cześć, rozumiem, że on chodził po jego głowie, ale już dawno nie... Dobra, to chyba bardziej był błąd gry, aniżeli gościa, bo naprawdę tutaj nie mam pojęcia, co się w ogóle stało, słuchajcie. A mamy z kolei tutaj Oskarka! Znowu, Oskar, win! No i co nam... Pokażesz, wariacie, to było tłuste. To było strasznie tłuste. Ej, to było dobre. To było wyjątkowo dobre, naprawdę. Szacunek, no nie? To już nawet nie wiem, czy był konkretnie błąd typa, natomiast tutaj to się już robi ciekawie. Patrzcie, co się dzieje. Ty co? Co? Czekaj, bo jeden odpadł, wiadomo. Ten drugi... Okej, oni też odpadną, ale ten próbował zasejwować, a on się poślizgnął. On chciał wyskoczyć i wrócić na tą platformę, a on się po prostu poślizgnął i spadł. Lol, ej, to jest bardziej nie fart niż błąd, chyba bym powiedział. Tu z kolei... Co? Co? Dobra, za mocne. Tego też nie wiem, czy bym nazywał błędem, a raczej błędem gry, jakby, że nie błędem gracza, a błędem gry. Strasznie mocna rzecz, naprawdę. XD. Ale jednak Stumble Guys słynie z tych błędów i my nawet lubimy tą gierkę za to. No tutaj to jest już kwestia chyba neta, co? Patrzcie, on to dobrze zrobił. On tutaj już dobrze stał jak szef, no nie? Wyskakuje i ma cofkę. Ja to miałem milion razy, a potem mi pisaliście w komentarzach, że XD. No to jest mój internet, więc jakbym wiadomo, że z mojego internetu chyba każdy, kto ogląda mnie dłużej, ma bekę. Wiemy. No to chyba kolega miał po prostu tą samą sytuację. Dobra, Domestos. Co tutaj zrobi Domestos? Okej, wywalił typ... Wow. No tamto gość miał sporo farta. Naprawdę sporo farta tam koleś miał, nie? Na tym Lava Land to naprawdę było grube. No dobra, jedziemy, słuchajcie. Jedziemy. Sigma Punch. I co on tutaj zrobi? Że Super Punch. No dobra, on ma w niku Sigma Super Punch i robi sigmowe Super Punch. No to ten gość jest naprawdę Sigmą. Naprawdę tamten koleś jest Sigmą. Tutaj, patrzcie, co się odwalił. Okej, co ty się odwalił właśnie? Gość wywalił w backroomsy innego kolesia. Mocne, naprawdę strasznie mocna rzecz. Okej, tutaj słuchajcie, on sobie przeskakuje górą. Okej, ładny triczek. Robiliśmy to wiele razy, całkiem miły triczek. Okej, tutaj co może pójść, słuchajcie, nie tak? Co tu może pójść nie tak? Okej, no tutaj... O, nie wiem, co to miało pójść nie tak, ale o, wow! Widzieliście to? Ej, fajne! Co wy na to, żeby była taka mapka w Stumble Guys? Ale to by było piękne, słuchajcie, to by było piękne, że zamiast takich wałków, wiecie, to są tylko tekstury. Żeby zrobić piłę, tylko żeby ona się jeszcze obracała, ale oj, to by było takie piękne, to by było naprawdę piękne. No dobra, tutaj mamy, słuchajcie, rekinki. I co oni robią? Aha. Okej, koleś się bawił po prostu, koleś się totalnie bawił, no ale dobra. Jedziemy z Legendary Block Dashem, nie? I co tutaj na Legendary Block Dashu może pójść nie tak? Oj! Ej, dobra, trochę smutek, bo on tutaj fajnie pocisnął. On fajnie już przechodził, słuchajcie, pod blokami, co nie? I kurde, już nie miał farta kolega, niestety. Tu z kolei, słuchajcie, mamy laserki. Naprawdę takie dość już mocno zaawansowane. Chłopaki się tutaj, słuchajcie, ze sobą klepią. I co tutaj może się wydarzyć? No jeden drugiego musi super punchować, albo będzie jakiś gigantyczny... Serio? Oni tak dobrze grali, naprawdę tak dobrze grali. I gość po prostu nie wstał. Po prostu nie wstał. Ale przypał. No tutaj to mamy honey dropa. Tak strasznie zbagowanego. Tak strasznie zacinające. Nie no, popatrzcie na to. No popatrzcie, co tu się w ogóle dzieje. Nie no, jakby... słuchajcie, o czym my mówimy? No patrzcie na to. To jest za mocne. On w ogóle jakby jest w miejscu i nie może przeskoczyć nigdzie dalej. Nigdzie dalej nie może przeskoczyć ten koleś. Ale przypał. Ej, dobra, zacięło mu całą grę.
współczuję trochę, bo to już nie jest kwestia jego skilla, tylko nie farta, no. Dobra, tutaj co może pójść nie tak? Dobra, i co on to... I on to ugrał, bo widzicie, obaj mieli mega ciężką sytuację. Jeden dostał kolcami, drugi też dostał kolcami. No, nieźle, nieźle, to było fajne, to było, słuchajcie, naprawdę fajne, a tu znowu Lavaland i mamy pojedynek 1 versus 1. Co tu może się wydarzyć? Okej, okay, obaj się walnęli, naprawdę? Naprawdę? Serio? Obaj się wal... Ej, ale oni, patrzcie, startują z tego samego punktu. To też znowu jest niefart. To jest znowu też, słuchajcie, niefart, że po prostu ten pingwin miał większą, dłuższą drogę niż ten koleś. Ależ smutek, no.